Przedstawiciele miasta, powiatu oraz członkowie grup i stowarzyszeń, a także parafianie połamali się opłatkiem. Świąteczno-noworoczne spotkanie to już wieloletnia tradycja w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, które powróciło po dwuletniej pandemicznej przerwie. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd oraz szczerych życzeń. Samych pięknych mi życzę. Wszystkie bliżej będą piękne, wspaniałe i szczęśliwe. Przede wszystkim pokoju, bo dzisiaj akurat obchodzą święta nasi sąsiedzi z zagranicy. Są święta dla nich smutne. W całym obszarze jest wojna i myślę, że najważniejszy dla nas spokój. Będzie pokój, zdrowie, to będzie wszystko. Przede wszystkim siły, wytrwałości, żeby udało się jak najwięcej rzeczy zrealizować i fizycznie tutaj w parafii, ale również duchowo. Dlatego nam chyba wszystkim po tym okresie pandemii brakuje właśnie spotkań, rozmów, no i uduchowienia. Kolejny rok spotykamy się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Dębica-Latoszyn. Na nowy rok możemy sobie życzyć dobrego zdrowia i wszelkie pomyślności. W tym roku życzymy sobie chyba wszyscy nawzajem wszystkiego co najlepsze, błogosławieństwa Bożego, spokoju przede wszystkim w rodzinach, spokoju na świecie, zdrowia, zadowolenia i spełnienia marzeń. Pokoju. Pokoju, zdrowia i wyrozumiałości, miłość, no i każdy ma jakieś ukryte marzenia, niech mu się spełniają. Ksiądz proboszcz i Rada Parafialna zaprosili na opłatek parafialny Święto Trzech Króli. Spotkanie poprzedziła msza święta. Wieloletnia tradycja, cieszę się, że po przerwie wracamy do tej tradycji. Akurat rok 40-lecia powstania naszej parafii, to szczególny czas podziękowania ludziom za to, że są, za to wszelkie dobro, które zostało stworzone w naszej rodzinie parafialnej, parafii Najświętszego Serca i aby wszystkim ludziom, tym dzięki którym też i to dobro możemy powiększać. Niech serce Zbawiciela darzy wszystkich naszych parafian i gości i dobrodziejów, dobroczyńców, darczyńców właśnie swoją miłością. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. O oprawę artystyczną spotkania w domu parafialnym zadbała młodzież z grupy apostolskiej Zrodzeni z Serca. Młodzi aktorzy przygotowali wspaniałe jasełka przypominające o radosnej nowinie, jaką jest przyjście na świat Zbawiciela. Przedstawienie zatytułowano „Do Betlejem nie jest daleko”.